Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, też socjolog. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Panie profesorze, zna pan świetnie politykę niemiecką. To jak pan odczytuje słowa, wczorajsze słowa prezydenta Niemiec wypowiedziane przede wszystkim w Warszawie? No ja myślę, że oba wystąpienia, no szczególnie to warszawskie, były bardzo, bardzo dobre, znaczące, więc należy docenić też to, że pan prezydent Steinmeier przyjechał do Wielunia. Ja pamiętam, no, parę lat temu było to jeszcze miejsce zupełnie nieznane w Niemczech. Kiedy była dyskusja na temat bombardowań miast niemieckich, no to w ogóle nie pamiętano o Wieluniu jako takim mieście, które było pierwszą ofiarą tego typu II wojny światowej, więc należy to docenić. Też zdanie wypowiedziane po polsku, nasz język jest bardzo trudny, muszę powiedzieć. No wszystkie też media niemieckie odnotowują tą prośbę o przebaczenie. Bardzo, bardzo mocne. To zresztą mnożą się takie sygnały ze strony niemieckiej, bo przedtem przecież minister spraw zagranicznych również mówił właśnie o winie niemieckiej, więc no, to były bardzo takie rzeczywiście dobre i ciepłe słowa. No dobrze, a dlaczego pana zdaniem po pierwsze mnożą się takie wypowiedzi, a po drugie rzeczywiście one są takie bardzo mocne, bo jeżeli wraca się pamięcią do wystąpienia, chociażby wystąpień sprzed 10 lat, 70. rocznica wówczas wybuchu II wojny światowej, no to tam aż tak mocne słowa nie padały ze strony niemieckiej. Co się takiego wydarzyło? No ja myślę, że po pierwsze chyba mamy trochę apogeum pewnego typu rewizjonizmu historycznego, który można powiedzieć pewnym szczytowym punktem był słynny serial Nasze Matki, Nasi Ojcowie. I to jest sukces polskiej polityki historycznej. Niewątpliwie. Przy czym no, oddając panu prezydentowi Steinmeierowi właśnie tutaj to, co należy mu oddać, no trzeba powiedzieć, prawda, że jeżeli chodzi o konkrety, no to ciągle stanowisko niemieckie się nie zmienia. Na przykład no, nie ma żadnych prób, gestów idących dalej, prawda? To może te słowa mają zastąpić czyny, mają skupić uwagę polskiej opinii publicznej, mają tak, no być może nawet rozczulić, słowa, co niektórych, tak, no, żeby można no, było już później ostrzej mówić, nie, my, przepraszam bardzo, nie jesteśmy Polakom nic winni za II wojnę światową. No trochę tak jest, to znaczy niemiecka, ja miałem rację stanu, niemiecka doktryna państwowa jest taka, że oczywiście, że przyznajemy się do zbrodni III Rzeszy, podnosimy odpowiedzialność, jak wiadomo, no, pojawiają się pewne tendencje w mediach, szczególnie też u niektórych historyków relatywizujących tę winę, natomiast no, politycy przy takich okazjach, jeszcze oczywiście pod właśnie pewnym typu naciskiem, a ten nacisk to nie jest tylko Polska, no Grecja, prawda, też są tego rodzaju debaty we Włoszech, gdzie się wypomina Niemcom przeszłość, więc pewnie to jest dlatego związane w tej warstwie, powiedzmy, symbolicznej, no rzeczywiście mamy dzisiaj słowa dalej idące, czy wyrażanie ubolewania, przeprosiny, ekspiacja jest dzisiaj wyraźniejsza i te tendencje rewizjonistyczne wyraźnie są dzisiaj słabsze. Tak. Panie profesorze, ale jeżeli te słowa są, tak jak pan powiedział przed chwilą, teraz daleko bardziej idące, to by oznaczało, że Polska, rozpoczęta w Polsce debata od w zasadzie początku kadencji Prawa i Sprawiedliwości na temat roszczeń wobec państwa niemieckiego, wobec debata na temat odszkodowań, w ogóle skali zniszczeń, bo przecież tego tematu w ogóle niemalże w Polsce nie było. Był tylko wówczas, kiedy prezydentem Warszawy był świętej pamięci pan profesor Lech Kaczyński. Wówczas sporządzono taki bilans strat Warszawy, no ale w Polsce nikt takiego bilansu dla państwa polskiego do tej pory nie sporządzał. Teraz jest sporządzany. Czy to nie jest tak, że no, Niemcy czują jakieś zagrożenie ze strony tej presji polskiej?
No, czują nacisk, też wiedzą, że nawet w samych Niemczech no, są histerczy, są też osoby, nawet politycy, bardziej lewicowi, tym bardziej są do tego skłonni, którzy mówią, że rzeczywiście coś w Polsce, jakieś zadośćuczynienie dalej idące się należy, prawda? Jeszcze nikt się nie wyłamał, powiedział o reparacjach. No, w tej chwili mamy już sytuację, że o ile przedtem były to postulaty podnoszone no, w publicystyce, przez historyków, przez zespół, którym kieruje pan poseł Mularczyk w Sejmie, no to przecież już i pan premier Morawiecki mówił w wywiadzie o tym dla jednej z gazet niemieckich, pan prezydent o tym wspomniał, o polskich roszczeniach. No stąd jest oczywiście próba reakcji. No natomiast jak mówię, my oczekujemy, ja bym oczekiwał jednak, żeby za tymi słowami jednak poszły pewne czyny i to dotyczy po pierwsze oczywiście reparacji, ale pojawiają się powiedzmy na przykład takie, że ktoś no może jakiś gest w rodzaju odbudowania Pałacu Saskiego, no prawda, takie się po stronie niemieckiej już pojawiają, tak, mówi się bardzo dużo o tym pomniku, no przecież to jest tak, że polskie ofiary nie mają żadnego miejsca upamiętnienia w Berlinie, no inne mają, no to jest 80 lat po wojnie, prawda, i dopiero dzisiaj się o tym mówi, no jest grupa tam inicjatywna, która usiłuje tę sprawę przeprowadzić wreszcie. Natomiast jeszcze jest oczywiście inny aspekt, bo w swoim bardzo dobrym przemówieniu doskonałym przynajmniej pan prezydent mówił też, że wyciągajmy pewne wnioski polityczne z tego, co było. No, to, no i tutaj z tym też jest problem. Z tym jest po też problem, niemieckiej. Bo gdyby na przykład pan prezydent Steinmeier powiedział i my dzisiaj wiedząc, prawda, jak... Nie wiem, czy akurat ta dobra była okazja, ale przecież rząd niemiecki powinien się wycofać z Nord Stream 2, tak? No nie ma potrzeby zasilania takiego państwa jak Rosja ogromnymi sumami rocznie, prawda, i kupowanie gazu. No wtedy, gdy dochodzimy do polityki realnej, no to nasz partner, z którym no, mamy bardzo dobre relacje w innych dziedzinach, ale okazuje się być bardzo trudny. Akurat w tej realnej sferze nie ustępuje. Natomiast wzmocnił może powiedzmy taką ofensywę, no nie wiem, właśnie ideową. No, pokazuje nam, że rzeczywiście, no, tak jak pan prezydent Steinmeier powiedział, nigdy Niemcy nie zapomną, a co więcej, no może nawet no mówił nawet, że trudno mu mówić w swoim języku ojczystym w Warszawie. Nie, no na pewno to jest trudne. No, dla każdego, myślę, taki polityka niemieckiego to jest trudna sytuacja, musi się zmierzyć. Warszawa jest też miejscem pamięci niemieckiej. Niemieckiej też bardzo taką, no, trudnym. Ja pamiętam, że były takie czasy, kiedy turyści niemieccy raczej omijali Warszawę. No, woleli jeździć do Gdańska, do Krakowa, do tych miast niezniszczonych, niż się konfrontować z historią no, miasta wyjątkowo heroicznego. Ja też byłem pod wrażeniem, muszę powiedzieć, tego, co przemówienia Mike'a Pence'a. Uważam, że było to znakomite i bardzo głębokie przemówienie. Tak? Oczywiście nie wszystkim się spodobało, ale ono było niezwykle trafne, też nawiązywało do słów Jana Pawła II. Więc no tak, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja bym apelował do strony niemieckiej, żebyśmy przeszli od słów do konkretów. Zresztą za takimi słowami, które padły z ust pana prezydenta Steinmeiera, to w zasadzie powinny pójść teraz czyny, więc niech pójdą jakieś czyny. No może rzeczywiście, może jest tak, że trudno po tych słowach, które padły, mówić, że nie ma tematu odszkodowań. Panie profesorze, mam dosłownie chwilę. Chciałam pana poprosić o komentarz. Dzisiejsza Polska The Times publikuje wyniki sondażu popularności dla partii politycznej kilka tygodni przed wyborami. Prawo i Sprawiedliwość 45%, Koalicja Obywatelska 30%, 11% Sojusz Lewicy Demokratycznej, 6% Polskie Stronnictwo Ludowe i na tym się kończy lista tych partii, które przekraczają 5-procentowy próg i wchodzą do Sejmu. Dalej Polska The Times przeliczy, ile to by było mandatów, więc dla Prawa i Sprawiedliwości 246, 231 to jest ta większość, która daje możliwość samodzielnych rządów i też jest mapa, gdzie kto wygrywa. Koalicja Obywatelska wygrywa w 3 województwach, w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, tu już minimalnie i zupełnie minimalnie w województwie lubuskim, dosłownie 1% przewagi nad Prawem i Sprawiedliwością, jak pan odczytuje te wyniki sondażowe. Ja myślę, że też
to łączy z poprzednim tematem, bo myślę, że to też te słowa, które płyną ze strony Niemiec, związane też są z tym, że no chyba wszyscy już w Europie raczej się liczą z tym, że rządy prawa i sprawiedliwości są trwałym zjawiskiem w Polsce, a nie przemijającym. Natomiast no, ja bym powiedział tak, Polacy w tych przyszłych wyborach będą mieli bardzo jasny wybór i myślę, że on jest coraz bardziej klarowniejszy. No powiedzmy właśnie polityka historyczna taka, jaka znajduje wyraz w przemówieniach pana prezydenta Andrzeja Dudy lub taka, jaki znajduje wyraz w przemówieniach pani Dulkiewicz, pani prezydent Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Zarządzanie kryzysowe takie, jakie pojawiają się w działaniach powiedzmy naszego wojska, które buduje teraz, ratuje Wisłę, czy takie jakie zarządzanie kryzysowe, które reprezentuje pan prezydent Trzaskowski. Polityka finansowa taką, jaką reprezentuje, no nie wiem, pan premier Morawiecki, czy taka jak pan minister finansów Rostowski. To są wybory, przed którym Polacy stają. Jeszcze moglibyśmy dodać politykę społeczną, socjalną, no taką, jaką realizował najpierw rząd Beaty Szydło, a potem rząd Mateusza Morawieckiego, jaka była realizowana za czasów rządów naszych Chicago Boys. A spodziewa się pan wyższej frekwencji niż do tej pory w wyborach parlamentarnych? Spodziewam się wyższej frekwencji i mam nadzieję, że wybór przed każdym rozsądnym Polakiem, który stoi, jest, myślę, że jest dosyć łatwo dokonać takiego wyboru, więc będzie, przypuszczam, większa frekwencja i mam nadzieję, że te sondaże się potwierdzą. Pan profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, socjolog, był gościem Sygnałów Dnia. Była to rozmowa dnia.